Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, musimy pewną rzecz sprawdzić. W poprzednim odcinku oddałem Emilii, prawda, działkę, na której będzie mogła wybudować dom i już zaczęła budować. Znaczy, to nie było w, poprzednim odcinku? To było w poprzednim odcinku, tak, dokładnie. Ona zaczęła budować domek i jest w trakcie budowania domku, ale ja muszę koniecznie sprawdzić i ją troszkę pośledzić, ponieważ mam pewne podejrzenie, że ona może, wiecie, coś jeszcze tak nie do końca jakby mi wybaczy, że może coś planować przeciwko mnie, więc ja muszę jakby sprawdzić konkretnie, czy ona na pewno jest jakby, że wszystko jest gitesz, czy może coś się tak ukrywa przede mną, bo takie rzeczy warto również sprawdzić, więc w dzisiejszym odcinku właśnie to sprawdzimy. Ale zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Każda łapka w górę to, prawda, jeden darmowy dirt dla mnie w Minecraft. Może tak być, może tak być. Okej, super, fajnie. Zapraszam na Instagrama, TikToka i wszystkie takie inne rzeczy. Nieważne. Jesteśmy aktualnie na Palionowie w moim domku, prawda, cudownym, ponieważ musimy zrobić podkę na niewidzialność. Ja sobie oczywiście poczytałem, jak zrobić podkę na niewidzialność, ale podki na niewidzialność to już tyle razy robiłem, że tylko się upewniłem, jak to trzeba zrobić, bo jestem po prostu wybitnie, że tak powiem, przygotowany na to. Zrobiłem sobie też stół, poszedłem do Netheru ogarnąć sobie właśnie stół do enchantu, więc bardzo fajnie, bo już możemy sobie coś enchantować. I teraz tak, co my potrzebujemy? Potrzebujemy do tego na pewno te glass bottle. Potrzebujemy do tego oczy pająka. O, są oczy pająka. Super, nawet dwa. Potrzebujemy właśnie tyle. I coś jeszcze potrzebujemy? Na pewno fajnie by było przedłużyć. O, więc chyba się przedłużało redstone'em, tak mi się kojarzy. Więc robimy... A, potrzebujemy wodę. Potrzebujemy wodę. Musimy szybko skoczyć po wodę w takim razie. Emilia gdzieś tam była u siebie na chacie. Jest tam u siebie na chacie. Dobra. Bo ona, jak widzicie, jest w trakcie budowania domku. Ale mam nadzieję, że jeszcze uda nam się coś jakby wychwycić od niej takiego ciekawego. Może tak. Może coś tutaj, prawda, podziała się, bo ona tam coś budowała, ten domek, ale... Jeszcze może się coś wydarzy tutaj, prawda, dziwnego, więc sobie zaraz ją pośledzimy. Dobra, słuchajcie, robimy tak, dajemy tutaj potę, aczkolwiek, kurczę, przydałoby się od razu zrobić ich więcej, szczerze mówiąc. Bo, kurczę, tak zrobić jedną potę tylko, podczas kiedy możemy zrobić z tego wszystkiego więcej. Kurczę, ja jestem w stanie jakoś przerobić to na piasek znowu, czy się nie da tak za bardzo? Nie, mogę jedynie rzeźbić to, ale nie mogę tego przerobić na piasek, najgorzej. Dobra, to nieważne, nie mam piasku. Dobra, zrobimy jedną, nieważne. Zróbmy jedną, więc tak, stawiamy jedno oko pająka. Potem stawiamy drugie, ponieważ teraz nam się zrobi night vision z tego. A później to jeszcze przedłużymy redstone'em. Chyba redstone'em się przedłużało, tak, bo miota nam się robiło z gunpowdera. Dobra, uwaga, skończy się to zaraz i powinniśmy mieć night vision na 3 minuty. Uwaga, czy tak będzie? Weaknessa mamy... Ty, to jak się robiło Night Vision? Nie, Night Vision się robiło inaczej. Tylko jak? Bo to z Night Vision później się... Jak się robiło Night Vision? O kurczę. Dobra, widzowie, sprawdziłem. To się, to trzeba zrobić... Night Vision się robi z tego. Ze złotej marchewki i z... z tego... Jak to się kurde nazywało? Musimy mieć złotą marchewkę i brodawkę, więc ja sobie tutaj podskoczę do Paliona, bo on miał brodawki, to wiem na pewno. I mam nadzieję, że marchewkę tutaj gdzieś na polu zdobędziemy i trochę złota to ja chyba mam, tak mi się wydaje. Więc damy radę, mam nadzieję, zrobić tą potę, bo jak nie, to cały odcinek pójdzie się, tak powiem, że tak powiem, paść. Dobra, możemy zabrać tutaj jedną brodawkę, potrzebuję, tylko tyle potrzebuję. I złotą marchewkę, czy ty masz marchewkę na przykład, Palionie? Czy masz marchewkę? Dobra, zapożyczę jedną marchewkę, przepraszam, mam nadzieję, że kiedyś ci ją oddam. Kiedyś cię oddam, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj mamy pole marchewek chyba też, nie? Tak mi się wydaje, że było. Czekajcie, aż sprawdzę, żeby nie było. Czy mamy pole marchewek? Chyba tam na samym końcu. Tak, jest pole marchewek. Nie, no to słuchajcie, to ja dam jedną marchewkę tutaj zasadzam i biorę sobie kolejną. Dobra, my potrzebujemy tylko jedną, więc zasadzę je tutaj. Jedna marchewka i potrzebujemy jeszcze złoto, ale złoto to ja chyba mam, mi się wydaje, że ja jakiegoś tam złota pozbierałem, więc będziemy w stanie zrobić tą potkę. Trochę to zajmie, jeszcze nigdy nie robiłem potki na odcinku, zawsze sobie przygotowywałem to przed, ale teraz sobie przygotujemy, dlaczego nie. Fajnie też kontencik z tego, że można sobie przygotować, prawda, jakąś potkę, a nie tak tylko, prawda, pusto iść i ją, prawda, śledzić, tylko przygotujemy tą potkę też, może się czegoś też przyjemnego nauczycie tutaj fajnego, prawda. Dobra, więc robimy tak, złoto. Złote jabłko mam, złota nie mam, tak? Oczywiście. Nie, no nie, nie, ja naprawdę... Kurczę... Skąd ja miałbym mieć złoto, jak ja w kopalni byłem tylko raz i to tylko po żelazo? Nie, no nie gadajcie, to naprawdę... Dobra, to widzowie, ja idę do kopalni szybko po złoto, zaraz będę. Dobra, mamy złoto, widzowie, mamy złoto. Zdobędziemy je na szybko. Mamy tylko dwa, naprawdę. O nie, 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 potrzebujemy więcej, potrzebujemy więcej. Dobra, zróbmy tak, okej, okay, tutaj mamy... Jeszcze zróbmy tak, o... Strzelają do mnie te moby wszystkie. Niedobrze, 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 ale ogarniemy jakieś złoto. Czekać, jeszcze idę dalej.
To powinno być go więcej, więc ja zaraz powinienem go mieć. Dobra, widzowie, mam kolejne złoto. Zaraz zdobędziemy już 9, będziemy mieli. Tutaj już patrzcie, mamy raz, dwa, czyli już mamy... Jak tylko uzbieram tyle, ile potrzebuję... Nie, no zostaw mnie. Jeny, jak mnie te boby straszą. Dobra, szybko tu. Mamy raz, dwa... Dobra, jeszcze jedno złoto, naprawdę? Naprawdę jeszcze jedno? Kurde. Dobra, ostatnie złoto musimy gdzieś znaleźć. Dobra, uwaga. Nie no, kolejny mob. Te kopalnie są zbyt straszne. Nie no, ja miałem tylko pośledzić Emilia, a ja tutaj w kopalni spędzam. O! Kurde, diamenty znalazłem. No dobra, nie będę narzekał. Że tak to ujmę. Może być. Może być. Jedno złoto, proszę. No przecież to jest tak niewiele. Czy ja naprawdę dużo proszę? Dobra, mam złoto. Biorę. O, jeszcze tego szkieleta trzeba pokonać. Dobra, tu szybkie ciosy dla ciebie. Dobra, wariacie. Bierzemy to złoto i jak już mam więcej, to wezmę więcej na wszelki wypadek. Dobra, tu mamy 11 złota. Super, dobra, wracam na chatę i robimy potę, bo już kurczę, za dużo czasu spędzam w tej kopalni. Dobra, przepalamy to. Tutaj mi się przepalały też ziemniaki, więc fajnie, bo będziemy mieli w końcu jakieś żarcie, bo ja tam kurczę, jadłem jakieś jabłka i to niespecjalnie oddawało. Ale dobra, przepalamy szybko złoto i będziemy mieli na to, żeby zrobić marcheweczkę. Więc teraz tak, mi się wydaje, że to się robiło tak, ale ja jeszcze sprawdzę dla pewności, czy tego się nie robiło przypadkiem z tych nuggetsów, bo kurde, teraz mnie tak naszło, że... Nie wierzę, naprawdę, ja zbierałem tyle złota, tylko... O nie, przecież to się robi z nuggetsów, a nie z samych strzałek, dobra. Nieważne, dobrze, to sprawdziłem. Robimy tak, a teraz trzeba wypić to. Dobra, musimy wypić potę na osłabienie, po to, żeby móc zebrać znowu wody. Dobra, robimy tak. Dobra, zaraz sobie wypiję mleko, jak gdzieś znajdę. Znaleźliśmy diaksy, więc też fajnie. Dobra, czekajcie, to zróbmy tak. Pum. Dobra, mamy to. I teraz tak, stawiamy to, stawiamy brodawę. Później robimy niebieską marchewkę, później oko pająka, już będziemy mieli Night Vision i wtedy będziemy mieli wszystko, co jest nam potrzebne do tego, żeby w końcu pośledzić Milki. Niesamowite to moje życie minecraftowe. Dobra, i teraz tak, ja muszę wypić mleko jeszcze, idę szybko jakąś krowę znaleźć. Już krowy są tam dalej, dobra, to ja gdzieś tam po drodze ogarnę sobie krowę. W sumie to weakness nie jest taki zły, poza tym on jest tylko na 50 sekund, dobra, to może być. Dobra, mamy tak i teraz musimy dać potę, dobra, robimy to i będziemy mieli zaraz potę na niewidzialność. Jeszcze sobie wzmocnimy redstone'em, tak będzie. Dobra, super, bardzo fajnie. Ja już coś mi się pomyliło z tym, dobra, mamy dwa diamenty. Ej, to my jesteśmy w stanie, a nie, potrzebuję jeszcze 3 diamenty, żeby zrobić sobie kill off. Idę, żeby dopiero wtedy zrobić enchant, bo nie mam enchantu jeszcze, ale dobra, to ogarnę sobie gdzieś tam w międzyczasie. Dobra, zrobiła się pota, słyszałem. Dobra, mamy potę Night Vision, dokładnie. I teraz stawiamy to, to nam sprawi, że będziemy mieli potę na niewidzialność i jeszcze ją przedłużymy redstone'em. Ja zawsze chciałem być takim wirtuozem, prawda, w tych potkach, a nigdy tego, kurde, nie umiałem. Właśnie ta pota na niewidzialność jedynie była taką potą, którą gdzieś tam się zdarzało robić, ale nie często. Dobra, stawiamy to i jeszcze redstone, żeby to wzmocnić. I będziemy mieli 8 minut czasu na to, żeby, prawda, pośledzić Emilię. Dobra, widzowie, mamy tą potę. 8 minut niewidzialności, to mi w zupełności wystarczy, więc ja w tym momencie wypijam tą potę i lecę od razu śledzić Milki, bo już to strasznie długo trwało. Mam nadzieję, że coś tutaj się, prawda, ciekawego dowiemy od niej i zobaczymy, jak tutaj wygląda sytuacja. Dobra, uwaga, ona tutaj buduje ten dom. Troszkę już tutaj widzę, że porobiła więcej, że jest... O, jest w środku. Dobra, czekajcie, musimy tak. Musimy patrzeć z zewnątrz, jak wygląda sytuacja. Ona tam coś robi. Możemy zerknąć w ten sposób. Tam niewiele widać, ale coś widać przynajmniej. Dobra, ona sobie... O nie, ona przestawiła łóżko, a miała nie przestawiać. No nie. Nie będziemy tego akceptować. Ty, moby też mnie nie widzą. O, jednak mnie widzą. Dobra, nieważne, nie było tematu. Dobra, i zobaczmy, co ona tutaj robi w takim razie. Jak tu wygląda ten domek? Czekajcie, wskoczę tu, o. Magic, mogę sobie tu stać i ten... Ona zrobiła tam wyjście na górę. Dobra, czekajcie, wchodzimy do środka. Szybkie wejście, pum. Dobra, jesteśmy w środku. Okej, okay. Tutaj są jakieś, prawda, dziwne skrzyneczki, inne takie. Tu jest ładne wyjście na górę, jest łóżko. Dobra, no, całkiem to dobrze wygląda. Zobacz, jak wygląda na górze. Tutaj jak? Tutaj pusto jeszcze. Okej, jeszcze pusto, ale kiedyś to tutaj będzie. Dobra, ona tu się jak z jakimś zombiaczkiem teraz bije. Dobra. Okej, pokonała. Teraz musimy stąd jakoś wyjść. Z tym, że ona będzie wchodzić do środka, czy nie? Dobra, obchodzi tu gdzieś. A, ona się ze szkieletem bije. Dobra, ja poczekam, aż ona gdzieś odejdzie dalej. I zobaczymy, gdzie ona w ogóle zajdzie, bo to jest, tego jestem ciekaw. Mamy na spokojnie, mamy teraz, kurczę, 6,5 minuty jeszcze tutaj łażenia za nią. Więc możemy sobie na spokojnie ten czas rozłożyć fajnie. Troszkę to zajęło mi robienie tej poty, ale przynajmniej, kurczę, zrobiliśmy ją i się udało. Nie było to takie ciężkie. Mogło być gorzej. Dobra, idziemy za nią w takim razie. Tutaj Enderman sobie znowu. Ej, te Endermany tu się tak respią często. Tu się w głowie nie mieści. Dobra, gdzie ona teraz pójdzie sobie, bo to jest też bardzo ciekawe.
Idzie w stronę wioski, czyli póki co nic podejrzanego, póki co wygląda na totalnie normalne, co ona tutaj robi, więc jakby wydaje mi się, że jest wszystko w porządku. Tylko ona chyba idzie do starego domu jeszcze po jakieś rzeczy, całkiem możliwe, że idzie do starego domu po jakieś rzeczy, więc zobaczymy po co. Idzie do palionki. Okej. To jest podejrzane, bo do tej palionki to ja tutaj byłem tylko raz spalionem, a później to się bałem podchodzić do tego domu. Jest mega przerażające to, ale dobra, teraz jestem na niewidzialności, nikt mnie nie widzi, więc mogę na spokojnie sobie tutaj iść. Okej, wali w dzwona, walnęła w dzwona, dobra, rozumiem. Nikogo nie ma, nie ma palionki chyba, czyli się chyba nie Chodzi do środka, mimo że jej nie ma, dobra. Dobra, zobaczymy co ona tutaj, jakąś skrzynkę zostawia. Co do środka dajesz? O co chodzi tutaj? Co do środka? Książka, list od Milki. Okej, dobra, ja muszę to przeczytać. Czytamy ten list, uwaga. Hej palionko, co powiesz na kawkę jutro rano? Pogadujemy sobie chłopak. Co kurczę? Ona się z palionką... Nie. To się nie dzieje naprawdę. Ej, dobra. Czyli Milki ma kontakt z palionką. Ja o tym nie wiedziałem. Jakby nie wiem, co mam za bardzo o tym myśleć, czy jakby pozytywnie, czy nie. Dobra, widzę, że ona jest tam w tym starym domku. Ej, dobra, tego się nie spodziewałem totalnie. Czyli ona zaprasza palionkę na jakąś kawę, chce poobgadywać chłopaków. Ja wiem, że to są takie babskie, prawda, spotkania i tak dalej, ale no, tutaj proszę, prawda, no, mam nadzieję, że mi się przyzna gdzieś tam w międzyczasie, że tutaj, prawda, takie rozmowy są dokonywane, a nie będzie tego ukrywała przede mną, chociaż może być dziwnie, aczkolwiek ja nie wiem, co mam myśleć o tej paliące. Ja muszę w ogóle pogadać z Dave'em i z Bzykiem, co oni o niej myślą i jakieś podstawowe, wiecie, jakieś wyciągnąć z tego wnioski i coś postanowić. Dobra, ona wraca do domku, czy to naprawdę jest koniec? Czy to naprawdę jest koniec jakiejś tutaj podejrzanej rzeczy, że ona poszła zanieść list po prostu do palionki i w tyle? Dobra, o, jest to szyję, wejdź do środka, jest to szyję. Dobra, czekajcie, ogarniemy inaczej sobie wejście do środka. Ja myślę, że tak, skoro ona jest tutaj, to ona totalnie nie widzi, co się dzieje tutaj. Tak? A nie, teraz już widzi. Dobra, to może, to teraz totalnie nie widzi, co się dzieje. O, dobra, to był zły moment. Złe miejsce. Ale chyba z tej strony byśmy mogli się jakoś wkopać do tego domku. Ona jest teraz tam gdzieś na górze. Patrzcie, tu możemy się wkopać teraz. Dobra, robimy szybkie wkopanko. Jesteśmy w środku. Super fajnie, dobra. Ona tutaj stawia jakieś... Dobra, ona po prostu remontuje swój dom, to jest wszystko. Ale jaki w ogóle dobór kolorów tutaj, tych sztandarów. Ciekawe. Tutaj pewnie będzie zejście na dół jakieś robione, więc będzie jakaś piwnica. To w przyszłości będzie trzeba koniecznie sprawdzić piwnicę. Bo, o kurde, dobra, co tutaj jest? Jakaś będzie płyty puszczać? Ma jakiś, kurczę, tego boomboxa do płyt? Czy ma jakąś... Ona w ogóle nie ma żadnej płyty. Ja mam płytę, mógłbym jej dać w prezencie, żeby sobie A nie ma płytę! O kurczę. Dobra, czyli ma coś. Dobra. To puści to? Czy nie puści muzyki? Uwaga. Zastanawia się, ale nie puściła. Okej, dobra. Nie wiem, o co chodzi, ale wyszła znowu z domku, więc ja znowu muszę jakoś tutaj... Okej, ona wychodzi tam. Okej, ja muszę iść za nią. Ile mamy jeszcze poty? 2-3 minuty, dobra, to na spokojnie możemy sobie tutaj zwiedzać. Dobra, ona poszła po wodę chyba tylko, czy co? O co chodzi? Rybę złowiła. Okej. I tyle? Złowiła rybę i to wszystko? Mi się wydaje, że ona coś z tą płytą zrobiła. Czy ona ją wyrzuciła do wody? Chyba nie. Dobra, czyli chyba jednak nie wyrzuciła, po prostu poszła po rybę. No dobra, okej. Może po prostu chciała zjeść coś. O, znowu nie zdążyły wejść do środka. Dobra, ona... Stoi przy tej płycie znowu. Może spróbujemy tutaj się jakoś dostać teraz z tej strony. Ona jest tam. Nie no, w sumie tamto miejsce, w którym ja wtedy się wbiłem, to było najlepsze w ogóle do wbicia się. Tutaj ona najrzadziej chodzi, więc możemy szybko tutaj przejść. Uwaga, pum. Jesteśmy w środku. Co jest grane? Chociaż gra w Minecrafta już od wielu lat. Tylko moje kosajki. Mówię na poważnie, to nie głupi żal. Chcę iść do kopalni, zarobić trochę sosu. Chociaż lepszą walutą. Ale koks. Dobra, no to słuchajcie, ja wychodzę z tego domu w takim razie. Idę do siebie na chatę. Niech ona sobie tam słucha tej muzyki w sumie. Bo no, w sumie bardzo fajnie. Jak słucha, ona podmieniła jakąś muzykę z płyty.
podmieniła na tą moją i se słucha, tylko jakiejś gorszej jakości jest to nagrane. Ale dobra, ale zawsze coś, dobra. Se przynajmniej słucha muzyki, ja za minutę mi się kończy właśnie pota na tą niewidzialność, ale to nie ważne, ja już zobaczyłem wszystko, co trzeba było zobaczyć. Zobaczyliśmy, że ma jakiś kontakt z panionką i że umówiła się z nią na kawę i to będzie trzeba sprawdzić, muszę o tym powiedzieć chłopakom i dowiedzieć się, czy mamy się bać, czy może jednak się mamy nie bać. To się wszystko okaże, w każdym razie to by było na tyle, dziękuję wam bardzo, widzimy się jutro, pozdro, cześć, pa, pa.